Choć do żorskiego biegu ulicznego pozostał jeszcze ponad tydzień, najmłodsi biegacze rozpoczęli już ostre treningi przed tą największą w mieście imprezą biegarską. W Parku Cegielnia uczniowie tamtejszych szkół rywalizowali w corocznym żorskim biegu jesiennym. Najmłodsi Żorzanie już od niemal tygodnia przygotowują się do największej biegowej imprezy w mieście – żorskiego biegu ulicznego. W tym roku zawodnicy z całego regionu pobiegną przez Żory już po raz szósty. Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 10 km. To jest dla tych, co biegają, powiedzmy, na troszkę wyższym poziomie, aczkolwiek i amatorzy, tak jak ja, wezmę w nim udział, mogą również wystartować. W tym dniu, 13 października, będzie można również wystartować w takim biegu rodzinnym. Jest to bieg po zdrowie na dystansie 2 km. Zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi, z dziadkami, żeby na sportowo ten dzień spędzili. No i oprócz tego zapraszamy sympatyków marszu Nordic Walking. Również dla nich przewidziany jest dystans 3 km. Wśród uczestników będzie również można spotkać wyczynowych sportowców występujących w roli gości. Ten gość, tak można powiedzieć w cudzysłowie, będzie maskotką tej imprezy. No, to bardzo poważna postać w świecie sportu. To będzie mistrz świata tegoroczny z Moskwy Paweł Fajdek. Będzie wraz z nim nasza Żorzanka, czwarta na mistrzostwach świata w sprincie, Ewa Swoboda. I Ewa Swoboda akurat będzie biegła na tym dystansie 2 km, także można z nią wspólnie, mamy nadzieję, jako z przyszłą olimpijką z Żor, tą imprezę spędzić. Żorskie bieganie ruszy w niedzielę 13 października o godzinie 11, a zapisać będzie się można tego samego dnia od 8 rano.